6 minut po godzinie 22. Drodzy Państwo, ja tak tylko dzisiaj jestem troszeczkę zegarynką, żeby wszyscy wiedzieli, drodzy Państwo, którą mamy godzinę w danej chwili. Oczywiście Etnofaza, oczywiście Radio PIN, oczywiście Mama Dudziów i moja skromna osoba i oczywiście nasz gość znakomity. Pierwsze urodziny i na te pierwsze urodziny już wiemy, kto pójdzie, bo mamy 3 podwójne, tak? Tak jest. 3 podwójne, a więc będzie to już losuje bardzo prędko. Drodzy Państwo, Dorota Truszkiewicz. Pani Doroto, gratulujemy. Pozdrawiamy Panią Dorotę. Bardzo serdecznie. A, czyli znamy się. A, no to... Pozdrawiamy. Dobrze, czyli Pani Dorota, pozdrawiamy oczywiście bardzo gorąco Truszkiewicz. Gratulujemy bardzo serdecznie. Kolejną osobą już tutaj bardzo, bardzo, bardzo już teraz może nie wylosuję jakiejś znajomej osoby. No, zaraz zobaczymy. Celina Kruczkowska. Pani nie. Celina Kruczkowska. Pozdrawiamy. Tak, gorąco. I jeszcze jedna osoba, drodzy Państwo, pani Katarzyna Langowska. Też pozdrawiamy. Drogie panie, bilety do odbioru właśnie. Bilety do odbioru, po prostu nazwisko będzie u nas na liście, hasło Etnofaza albo Radio PIN, tak więc w ten sposób odbieramy. Już na przed miejscu. Samą imprezą. Tak. To jeszcze raz przypomnijmy, gdzie. Właśnie. Klub Klinika, Forty Mokotowskie, to jest Racławicka 99. Zapraszamy serdecznie. Gratulujemy raz jeszcze, drogie panie, i zapraszamy tam po odbiór tych biletów. Właściwie to nie będą bilety, tylko lista na hasło Etnofaza albo tak Radio PIN. I zaczynamy o 21, tak więc... Tak, szykuje się gorąca zabawa, bo za oknem mamy wiosnę i już zima nie powróci, na pewno. Dokładnie, tutaj z Sebastianem bardzo wierzymy, obstawiamy wszelkie taroty, wszelkie multilotki, nie będzie. Dzisiaj do czwartku gdzieś tam 7-8 stopni widziałem, więc no, także nie myślę. No ale wiesz, to teraz już tak będzie, tylko cieplej. Dokładnie, nasza impreza coraz bliżej i już się robi coraz cieplej, tak więc to co, mamy jeszcze muzycznie? Tak, mamy muzycznie. My tak naprawdę muzycznie mamy bardzo dużo, moglibyśmy grać do 23 albo i dłużej. No tak, to ale niestety jak mamy... Jak Zuki Zomba przychodzi do nas, no to wiemy, że jest półtorej godziny. Tak. Spokojnie możemy. I zawsze jest przygotowanie muzyczne. Oczywiście, na pewno. To teraz Semba. No też to będzie jedna z najnowszych piosenek, najnowszy album 2010 rok Jola Semedu, która została wybraną najukochańszą piosenkarką w Angolii, tak więc tutaj też dostarczamy Wam nowości. Tak, drodzy Państwo, czy jeszcze coś do dodania naszego gościa znakomitego? Słuchajcie, przychodźcie na imprezę, żeby potańczyć. My oczywiście przyłączamy się do tego zaproszenia. Naszym i Państwa gościem była pani... Magda Biernacka. No widzisz, ten głos to Państwo znają, więc będziemy się spotykać, bo tych imprez jest coraz więcej. Tak, warto zaglądać na stronę jeszcze. Tak. www.zukizomba.pl Zukizomba, Z-O-U-K. Tak. I tam wszystko naprawdę, wszystko dosłownie, drodzy Państwo, wszystkie informacje są zawarte, jak najbardziej aktualne, co się dokładnie będzie dziać w danej chwili. Na rytm z Panem Sembą. Tak. Tak. Słynna Semba. Słynna Semba. Tak, chciałem powiedzieć, że Angolczycy uważają, że właśnie Brazylijczycy im troszeczkę ten rytm zmienili, nazwali ją sambą. No bo tak to trochę jest. No właśnie. Jak się spojrzy na takie stare semby, no to jest jak prawie jak pagodzi brazylijskie. Tam jest... No teraz już wiemy skąd. Tak. Jest. Słuchamy. Uwaga, za pół roku zadamy to pytanie. Aha, właśnie, tak. Dobrze. To będzie pytanie konkursowe. Dobranoc, dziękujemy. Dobranoc, dziękujemy. Grande problema. Esse é meu marido. Darling.
pegu majona, poco me sale agora. Sem cerimônias, quero ser daqui pra fora. O teu pesadelo é que eu não sou uma dissimulada. Vou nascer de novo, te juro não passa nada. Nem mais um dia, nem mais um meu gato minha. Não sacrifício, ela ainda me trai. E ainda por cima, estão a dizer que eu tenho que ficar e aguentar. Mas chega uma altura que paciência tem limite. Por isso eu vou dizer: fora, fora! Pego uma onda, vou começar agora. Sem cerimônia, quero ter daqui pra fora. Faz favor, já vai estar. O teu pesadelo é que eu não sou uma dissimulada. Vou nascer de novo, te juro, não passa nada. Drodzy Państwo, 15 minut po godzinie 22, tak jak...